Wszystkich świętych a koronawirus. Oświadczenie szefa KPRM wszystkich świętych a koronawirus. Czy 1 listopada będą zamknięte cmentarze? Świętowana 1 listopada uroczystość wszystkich świętych i obchodzony 2 listopada dzień zaduszny to czas, w którym Polacy masowo odwiedzają nekropolie i groby bliskich. Jakich możemy spodziewać się w tych dniach ograniczeń w związku z nasilającą się epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 w naszym kraju? Nie mamy w tej chwili planów zamykania cmentarzy na 1 listopada, przekazał w poniedziałek 19 października szef KPRM Michał Dworczyk. Polityk na antenie Radia Z zaapelował o to, żeby odwiedzać groby najbliższych w pierwszych dniach listopada lub pod koniec października. Jak podkreślił, kluczowe jest zachowanie dystansu i wszystkich środków, które powinniśmy zachowywać i przestrzegać, żeby ograniczyć transmisję wirusa. Policjanci będą na to zwracać uwagę. Policja przypomina o obowiązku zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Policjanci będą na to zwracać uwagę, zapewniał Interię inspektor Mariusz Ciarka, rzecznik komendanta głównego policji. Na razie bez zaleceń episkopatu episkopat nie wydał dotychczas konkretnych zaleceń dla wiernych. Jak mówił w rozmowie z interią.pl rzecznik KEP ksiądz Leszek Gęsiak, takich można się spodziewać na około tydzień przed 1 listopada. Rzecznik podkreślił, że stanowisko episkopatu będzie uzależnione od decyzji władz sanitarnych. Kolejne diecezje wydają za to dyspensy od obowiązku uczestnictwa we mszy świętej w niedzielę i święta. Zgodnie z nowymi ograniczeniami w żółtej strefie w uroczystościach religijnych może uczestniczyć maksymalnie jedna osoba na 4 m2, w strefie czerwonej, jedna na 7 m2.